Przejdźmy do pytań. Może jakieś pytania mają Państwo do autora? Bardzo proszę. Mogę mieć dwa? Kamil, proszę. Chciałbym zapytać o to, czy pisał Pan na przykład wiersze do jakiejś fotografii, do swojej fotografii, bo interesuje się Pan tym. A drugie to pytanie o ten egzystencjalizm. Ale pisał, przepraszam, pisał do fotografii jako motyw Jako fotograficzny? motyw, może opis, inspiracja. A druga rzecz to ten egzystencjalizm. Czy inspirował się Pan jakąś właśnie książką, danym opracowaniem filozoficznym, bo ostatni wiersz pachniał mi tak schopenhaueryzmem na przykład. Może tak, jeżeli chodzi o fotografię, to było bardzo dawno temu. Bardzo ważną dla mnie osobowością, nazwałbym artystyczną, chociaż ten człowiek w sumie artystą nie był. Był synem artysty. A mowa jest o Tomaszu Beksińskim, radiowcu, który prowadził rewelacyjne audycje radiowe, prezentował w nich różnorodną muzykę. Mówił do tego w taki sposób, że o tej muzyce, że spokojnie mogłyby z tego powstawać mocno poczytne książki. On zmarł śmiercią samobójczą. Jego bardzo fascynowała muzyka zimnofalowa, gotycka. No, miał problemy z egzystencją. Skończyło się to śmiercią samobójczą. Po tej śmierci samobójczej stworzyłem taki cykl fotografii odwołujący się do jego świata, bo on miał w sumie stworzony pewien świat, w którym na przykład, nie wiem, kobiety, to nie były kobiety, on mówił o nich siostry. To też wynikało trochę z takiej aury tego świadka zimnofalowego. Oni sobie tam tworzyli takie różne, nazwijmy sobie to, mitologie, delikatnie mówiąc. Czasem dopatrywano się w tym jakiegoś okultyzmu, ale to przesada lekka. No, raczej bym to nazwał, że to były takie też terapeutyczne ucieczki w wyimaginowane światy, w tworzenie wyimaginowanego nazewnictwa, zmienianie relacji, znaczy nazw dla relacji, bo tak sobie to nazwijmy. Natomiast no, tam się pojawiały właśnie siostry, wiedźmy, czyli zła kobieta to wiedźma, jakieś, nie wiem, pająki, różne tego typu rzeczy. I kiedy on mówił w swoich audycjach, to opowiadał o tym wszystkim. I ja jakoś tak natchnęło mnie, żeby po prostu stworzyć cykl obrazów, fotografii, który odwoływał się do tych takich jego idiomatycznych nazw na pewne postacie, obrazy, relacje, tego typu rzeczy. I to był jedyny cykl, do którego jakby równolegle powstawały jakieś utwory. Czyli właściwie do każdego zdjęcia powstał też tekst. Kiedyś raz to wisiało w ten sposób wystawione, że jakby było zdjęcie i tekst pod spodem. To taka jedyna próba. Tak, poza tym to są dla mnie zupełnie jakby dwie różne sfery wypowiedzi. A jeżeli chodzi o... Tak, to ja powiem tak. Tak wprost to nie, w tym sensie, że propos złych kobiet, przepraszam, taki drobny wtręt. Bo gdyby na przykład pan Srokowski postawił mnie pod ścianą i zaczął mnie pytać, a czytał pan to, a czytał pan tamto, a na przykład tamto, tak, czytałem. Tylko może się pojawić problem z nazwiskiem, tytułem. Przy pewnym poziomie wchłaniania książek zaczyna dochodzić do czegoś takiego, że przynajmniej w moim wypadku, bo znam osoby, które podziwiam, mają bibliotekę w
tysiącach książek i one wiedzą, co jest na której półce, jaki autor, jakie to jest dzieło. Moja głowa to jest totalny bałagan tak naprawdę. Natomiast takie dwa zdarzenia. Ta zła kobieta, ale jeszcze jedno. Kiedyś, dawno, dawno temu miałem w szkole jeszcze podstawowej taki problem, że nie korzystałem z biblioteki szkolnej. No i to wpływało na moje oceny z języka polskiego. A mnie to specjalnie nie przejmowało, ale no, rodzice się przejmują. Więc moja mama poszła do mojej biblioteki miejskiej i poprosiła panią o wystawienie zaświadczenia, co ja czytam i w jakich ilościach. No i wtedy się okazało, że to zestawienie było tak powalające, że osobom, które dostawały nagrodę za czytelnictwo, zajęłoby kilka lat przeczytanie tego, co ja czytam, powiedzmy, w ciągu półrocza. Bo nie robiłem nic innego na pewnym etapie życia, jak po prostu tylko i wyłącznie czytałem. Więc na przykład, czy to Schopenhauer, może on, a może i wielu innych, którzy złożyli się na jakiś całokształt tego, co siedzi w mojej głowie. Też się czasami zasłaniam tym, że przeżyłem taki epizod. Miałem poważny wypadek w swoim życiu. O wiele bardziej poukładanym człowiekiem byłem przed tym wypadkiem. Wypadek wywołał tak zwaną amnezję wsteczną. Wychodziłem z niej no, dość długo. Początkowo nawet nie rozpoznawałem ludzi. Później i ludzie, i wiedza, i różne rzeczy zaczęły wracać. Natomiast nigdy nie udało mi się na przykład powrócić do tego, żeby właśnie dokładnie pamiętać, nie wiem, nazwiska, daty, filmy, utwory na płycie, czasy trwania, muzyków sesyjnych, którzy brali udział w nagraniu płyty. I powiem szczerze, że też po tym wypadku wystąpiła we mnie taka zmiana, że przestało mnie to kompletnie interesować. Tak naprawdę źródło wiedzy jest dla mnie nieistotne, istotniejsza jest dla mnie sama wiedza. A co do złej kobiety, to taki żart właśnie... Jak ze mną rozmawiała, to wkurzało ją to, że, jak to ona powiedziała, wiem dużo na każdy temat i skąd ja to wiem i powinienem przedstawić dowody na daną wiedzę w postaci, prawda, cytatu, nazwiska i tak dalej. Ja ją wtedy odesłałem do biblioteki miejskiej, uniwersyteckiej i tak dalej. Mówię, że proszę bardzo, tam źródła są. Tylko ja nie wiem, na której półce. Przyznaję się, że czytałem filozofów różnistych tak naprawdę. I kiedyś miało to dla mnie znaczenie, natomiast w tej chwili jest tak, zresztą pan Stanisław pozwolił mi na łamach Gazety Obywatelskiej wziąć udział w takiej dyskusji dotyczącej, jakby to powiedzieć, kondycji twórczości, współczesnej twórczości, troszeczkę kondycji świata. Ja tam wypowiedziałem taki swój program, właściwie od tamtego zdarzenia takiego. No to było na granicy śmierci tak naprawdę, dlatego że ja po tym wypadku dwukrotnie byłem w śmierci klinicznej. Wtedy porobiło się ze mną coś takiego, że to nie jest tak, że ja nie wchłaniam wiedzy dalej. To jest dla mnie jakby czerpanie informacji, to jest podstawa, natomiast nie przywiązuję kompletnie wagi w tej chwili do konkretów pod tytułem imię, nazwisko, kierunek, trend. To jest kompletnie nieistotne. Bardziej mnie interesuje wiarygodność źródła, dlatego jeżeli chodzi o pewne kwestie trudne, typu polityczne i historyczne, to staram się jak najwięcej różnych źródeł przeczytać, żeby wytworzyć sobie, powiedzmy, pewien wachlarz. I wtedy łatwiej jest zobaczyć jakąś syntezę na temat pewnego zdarzenia, niż wybierając pojedyncze książki. Tak, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o historię i politykę, to mamy taką sytuację, że aktualnie pojawiające się źródła będą nacechowane obecnie panującą władzą. Tak to wygląda. Także w sumie nie wiem, jak ci odpowiedzieć. Właśnie przez skrót myślowy chodziło o jaki nurt tej filozofii egzystencjalnej pan przyjął. Własny. No, ale który jest właśnie najbliższy temu, który bym znał na przykład. Ha, najbliższy.
sumie chyba nie potrafię się tak przyznać, żebym jakoś tak się zakochał w czymś konkretnie. To jeśli w ogóle mogę się przyznać do słabości, do jakiejś filozofii, z którą się, nie wiem, po części utożsamiam i mógłbym się do tego przyznać, to o dziwo z jednej strony tak piszę i powiedzmy poruszam tematy egzystencjalne, a z drugiej strony przemawiają tak naprawdę do mnie filozofie wschodu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest takie trochę sprzeczne, tak? Bo jeżeli bym hołdował filozofią wschodu do końca, to powinienem być zupełnie spokojny i wyluzowany i egzystencja nie powinna stanowić dla mnie żadnego problemu. A druga rzecz to tak naprawdę wiara po prostu. I nie odnajduję się w filozofii żadnego... To jest tak, że... O właśnie, i tu mi zabraknie znowu nazwiska. Pisząc pracę dotyczącą fotografii moich dyplomowych, jak kończyłem uczelnię fotograficzną, natrafiłem na taki bardzo mądry cytat z fotografa, który wzmiankował o Nietzsche, który wypowiadał się na temat jeszcze jakiegoś tam innego filozofa. I on powiedział coś takiego, że przeczytałem go, a teraz muszę o nim zapomnieć. Żeby jakby uwolnić swoje własne myśli i swoją własną metodologię interpretowania świata, tak? Także nie wybierałem, czytałem wszystko, natomiast znowu wracając do tych klocków, z każdego dowolnego nurtu, z każdej dowolnej półki rozgardiasz, z którego potem coś poskładałem, ale to już jest jakby moje własne. Proszę bardzo, może inne pytania? Nie ma? Dobrze. To powoli będziemy kończyć, skoro nie ma pytań. Może na koniec tylko taka refleksja w związku z wypowiedzią pana Rafała. Rzeczywiście my żyjemy w tej chwili w świecie manipulacji wielkich i rozpoznanie rzeczywistości jest niezwykle trudne. Tak na żywe oko podając się telewizji, radio czy politykom, którzy głoszą swoje sążniste przekonania polityczne, wpadamy w pułapkę. To nie ma znaczenia, czy ta opcja polityczna, czy inna opcja polityczna, ponieważ zasadą jak gdyby polityki jest wejście w nasz umysł i opanowanie tego umysłu, a naszą, myślę tutaj o ludziach krytycznych, analitycznych, ludziach, którzy próbują mieć samodzielny punkt widzenia na świat, jest taka rola, żeby się temu nie poddawać, żadnej polityce i umiejętnie kontrolować jak gdyby sytuację, w której się znajdujemy. To się trochę wiąże z tym, co pan mówił, przyjmowaniem powiedzmy wiedzy, bo to niby do nas idzie jakaś wiedza, prawda, jakaś wiedza, tylko rzecz polega na tym, czy to jest wiedza wiarygodna, czy to jest wiedza niezatrutych źródeł, prawda, to jest ten problem, bo jeżeli się poddamy tym zatrutym źródłom, to wtedy nasz umysł będzie zafałszowany i będziemy promieniować z kolei my fałszami i będziemy tym fałszem zarażać świat. To jest szczególnie w przypadku pisarza jest ogromnie ważne, żeby nie poddał się żadnym, ale nie tylko politycznym, ale nawet takim cywilizacyjnym trendom, które z natury rzeczy są wielką, potężną machiną, która rusza na świat i zagarnia ten świat. I problem polega, jak tutaj walczyć z potworem. Prawda, z potworem, bo to jest jakiś potwór, który próbuje nas zagarnąć, ale człowiek jest potężną siłą, duch człowieka jest potężny, jest nieogarniony i jest w stanie człowiek przeciwstawić się najbardziej zdradliwym, najbardziej fałszywym, najbardziej podłym źródłom
zakłamywania rzeczywistości. Chciałem podziękować panu, panie Rafale, za pana wiersze przede wszystkim, za pana opowieści, bardzo interesujące. No i w tej chwili trzeba przekroczyć ten próg debiutu tego prasowego i myślę, że to jest kwestia roku, kiedy będziemy czytać książkę. Bardzo bym chciał pana książkę zobaczyć. Myślę, że tam w tych tekstach, które do mnie dotarły, już jest rąb tego przyszłego tomu poetyckiego, tylko trzeba po prostu jeszcze tam ewentualnie uporządkować to, ewentualnie coś tam zmodyfikować i spotkamy się być może za rok tutaj już jak w innej trochę postaci, w innej trochę roli. Niedługo będziemy mieli kolejne tutaj spotkania, co dwa tygodnie spotykamy się. Tutaj na sali jest przynajmniej dwóch autorów, którzy niedługo będą tutaj mieli spotkania. Panie Kamilu, niedługo pana to czeka tutaj, tak? I Natalio, ciebie też niedługo czeka, więc patrz jak to wygląda, żebyś później tutaj nie uciekła mi z tego miejsca w momencie, kiedy będę zadawać pytania. Kamila, może ty byś zaśpiewał nam coś dzisiaj? Tak? Nie masz gitary, tak? Nie masz gitary. A tak nie bez gitary, to... Mogę obiecać, że jak Rafał wyda książkę, to wtedy wystąpi. Nawet jego teksty jakieś coś. No, to umawiamy się na taką rzecz. A teraz, Kamil, podejdź, ja cię dam gazetę, rozdaj tutaj naszym czytelnikom.